Witaj, kochana Weroniko. Chciałam z Tobą porozmawiać na cudowny temat, dosyć ciekawy w dzisiejszych czasach, temat związki. Związki damsko-męskie, wszystko co się łączy między energią żeńską a męską, związki, które ludzie tworzą, co chodzi o małżeństwa, o wspólne przebywanie, ufanie sobie. Jak wiemy, teraz są dosyć ciekawe czasy, więc chciałabym, żebyśmy tutaj poruszyli temat, który też Ciebie właśnie dotyczy, przez którego przeszłaś, przez który przechodzisz, żebyś doradziła mnóstwo kobietom czy mężczyznom, istotom, które się budzą, żeby dały sobie, uświadomiły sobie tak naprawdę, czym jest związek. Powiedz coś proszę na ten temat. Mhm. Tak, to pozwól, że podzielę się z Tobą i z naszymi słuchaczami moim doświadczeniem w czasach, w jakich przyszło nam żyć, czyli to jak ta nazwa, ona już się pojawiała tu i tam, czasy apokalipsy, tak, czasy objawienia, odsłonięcia kurtyny i ujawnienia prawd różnych, prawd takich globalnych na poziomie całego świata, jak i również takich prawd o nas samych. To mam wrażenie, że od pewnego czasu, a na pewno w tym okresie tak zwanej pandemii, toczą się bardzo duże procesy i zewnętrzne, i wewnętrzne. W każdym z nas pojawia się takie zapytanie, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy, po jakiej stronie jesteśmy, czy my rozumiemy, co się dzieje, czy nie. Mam wrażenie, że te osoby, które miały się wybudzić, wybudziły się albo jeszcze się wybudzają. Ci, którzy podjęli decyzję o niewybudzaniu się i trwaniu w iluzji, w jakimś tam systemie, w określonych ramach, z których nie chcą wyjść, bo nie mają zasobów, nie mają odwagi, nie mają możliwości, nie chcą tego. Tak podjęli, taka ich dusza zadecydowała, to okej, okay. A ci, którzy, to jest ich wybór i z takim należytym szacunkiem do tego podchodzimy. Natomiast ci, którzy chcą się rozwijać, mam wrażenie, że dostają dużo nowych doświadczeń w ostatnim czasie, które jakby zmuszają ich do określenia się i do ostatecznej decyzji, najczęściej do utwierdzenia się chyba w tym, że chcą się rozwijać, bo jak człowiek się obudzi, to już raczej nie chce iść spać. Nie ma powrotu. Raczej to już nie ma powrotu, bo człowiek widzi, w jakiej iluzji żył i czy to jest fajne, czy nie, to jednak większość, wydaje mi się, chce iść w stronę prawdy, bo prawda jest uwalniająca i... Ale też niewygodna dla niektórych, prawda? Ale też niewygodna, na pewno, dlatego to jest ciężki proces i to, co się dzieje ze związkami międzyludzkimi, to jest wynik tych wszystkich wewnętrznych procesów, które w każdym z nas się teraz dzieją. Ja mogę przybliżyć Wam, Tobie, Basiu, swoje doświadczenie, gdzie w ostatnim okresie musiałam pożegnać pewien piękny związek i stanąć w prawdzie, podjąć trudną decyzję, mimo że żyłam sobie dobrze, w dobrych warunkach, w strefie komfortu i też dzieci są i też trzeba było uwzględniać to, że one są. Poczekaj, bo ci przerwę, bo tu, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Wyjście ze strefy komfortu. Powiedz mi właśnie, jak to jest, jeśli jesteś kobietą, tworzyłaś jakiś związek, tworzyłaś rodzinę, do tego jeszcze masz dwójkę dzieci i nagle przychodzi coś i mówi ci: hej, koniec, wychodzimy ze strefy komfortu. Powiedz mi, jak przez to przebrnęłaś, czy było ci trudno, co doświadczałaś? Tak, to związki, zakończanie związków, podejmowanie decyzji wpływających na związki, zmieniające je, to jest najcięższy kaliber trudu
i też cierpienia, to jest dużo bólu, to jest droga wyboista i pełna naprawdę trudnych emocji. Nie znam osoby, która łatwo zakończa relację, osoby takiej dobrej, tak, świetlistej, która czuje przede wszystkim, tak, bo tu mówimy o osobach, które po prostu mają to czucie w sobie, bo nie każdy ma. Przyznajmy się szczerze, że nie wszystkie istoty po prostu są sensytywne, nie wszystkie osoby czują, nie wszystkie osoby rozumieją, co znaczy słowo kochać, lub nie wszystkie rozumieją, co znaczy miłość, tak? Bezwarunkowa miłość. Tak. Mam wrażenie, że te osoby, które się budzą, które zaczęły się budzić i weszły w pewną taką ścieżkę rozwoju, takiego podążania za prawdą i takiego niepozwalania sobie na to, by im wmówić kłamstwo, no bo to jakby to jest ten czas, że te osoby wybudzone idą w stronę prawdy, tak kierują się po prostu intuicją, sercem, coraz bardziej otwieranym polem serca, kierowane głosami wewnętrznymi, takimi tymi dobrze życzącymi, mądrzejszymi niż nasz ludzki mały umysł. Mówisz tutaj o intuicji, prawda? Tak, tak. To, myślę, co czuje, że ono, to, co mówi do ciebie, ale po cichu, ale niekiedy też krzyczeć potrafi. Bo też się przekonałam, intuicja też niekiedy krzyczy. Jeśli na przykład nie robimy pewnych rzeczy, które mamy robić, tak, zgodnie z naszą, nie wiem, drogą, zgodne z naszą intuicją, nie podążamy za tym, to albo mamy podgórkę, naprawdę mamy wtedy jeszcze bardziej podgórkę niż mieliśmy, albo to coś w środku w nas po prostu krzyczy, zrób to, zrób to. A umysł, ponieważ jest zaszufladkowany, nie rozumie całości, no umysł nie rozumie tak naprawdę całości, całej naszej, całości doświadczeń. Jest tak bardzo zaszufladkowany, że on nie chce wyjść z tej strefy komfortu, tak? Szczególnie w związkach. Tutaj poruszam ten temat z tobą, ponieważ jesteś kolejną osobą, która naprawdę podjęła się, czy zauważyłam też po prostu, że te związki damsko-męskie po prostu się walą jak domek z kart. I tutaj właśnie jest dosyć ważną rzeczą, bo też by trzeba wziąć, uzasadnić te nasze wzorce, które myśmy sobie zakodowali lub które nam zostały zakodowane, tak? Wiesz, tutaj sama mówiłaś przed chwileczką, na przykład wzorzec samotności. Przecież to jest tak silne. Jak jesteśmy w związku, czujemy się, powiedzmy, w cudzysłowie, nieważne, czy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, ale czujemy się, powiedzmy, pełni, tak? Bo mamy tą drugą połówkę, o którą żeśmy pragnęli. Czy ten wzorzec tej drugiej połówki nie został tak naprawdę nam specjalnie narzucony, żeby generować emocje? Prawda? Zdecydowanie. Ja w miarę swojego rozwoju takiego duchowego, personalnego zmieniłam zdanie na temat związków i zauważyłam, jak bardzo zmieniła się moja potrzeba na tym polu. Osobiście doszłam do takiego momentu, gdzie zauważam, że ja kompletnie nie potrzebuję drugiej osoby, co brzmi dość drastycznie i być może wiele osób jakby popuka się po głowie i powie, jak tak, to, no jak to, nie potrzebujesz drugiej osoby. No każdy potrzebuje kogoś do kochania i do bycia razem i razem łatwiej. Tak, to prawda, tylko że to też jest takie zniewolenie umysłu. Kiedy my myślimy, że kogoś potrzebujemy, to ja i że bez tej drugiej osoby czasem nawet myślimy, jakakolwiek ona by nie była, tak, my nie przetrwamy, nie damy rady i że to jest w ogóle poza naszym pojęciem tego naszego ludzkiego umysłu, który jest ograniczony i czasem ma tak dużo programów w sobie, że naprawdę ciężko zobaczyć inny możliwy świat. A ja mój aktualny świat jest taki, że jestem osobą samą w życiu, nie w związku już teraz, ale nie czuję się samotna, bo moje podejście do świata, do związków drastycznie się zmieniło. I ja jestem w związku ze sobą. Ja mam związek ze sobą. Proszę, teraz aktualnie. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Właśnie. Czyli osoby na pewnym etapie świadomości, to co powiedziałaś, jest bardzo ważne, mają związek same ze sobą. Ja powiem Ci to z własnego doświadczenia, ponieważ ja przechodziłam podobne rzeczy, które przechodzisz Ty. I
I też zauważyłam właśnie, że związki mają to do siebie, że generują mnóstwo energii, mnóstwo emocji. Że my tak naprawdę te emocje, które generujemy poprzez związek, to one zamiast ukierunkować, powiedzmy, tą energię emocjonalną w dany inny naszą, nie wiem, czy naszą siłę, czy wygenerować naszą odwagę poprzez to, to my siedzimy niekiedy, wiesz, latami w różnych związkach, czujemy się w niby, w cudzysłowie, niby bezpiecznie, bo kogoś mamy, bo z kimś jesteśmy, nie zdając sobie sprawy, że jak ta osoba, powiedzmy, która, powiedzmy, jest na przykład dla nas katem lub może być dla nas osobą trudną emocjonalnie, może być ze wzorca kata i ofiary, prawda? To ona nam zabiera cały nasz potencjał. Cały nasz potencjał, który mamy. Dopiero jak się rozstajemy, to nagle się okazuje, że otwierają się mnóstwo innych drzwi, tak w Twoim przypadku, które nam pokazują, że zobacz, dajesz rady. Bo i tak. My nabieramy tak choćby, tak mówisz, nowego spojrzenia, nabieramy nowej siły, tak jakby ta nasza siła zostaje teraz w nas, bo już nie jest kumulowana w energię emocjonalną i my z tą siłą i z tą energią możemy kroczyć z podniesioną głową, tak? Bo mamy tą siłę. I ja też wiem z własnego doświadczenia, ta siła to jest ta intuicja, ona po prostu przychodzi. To prawda, to prawda. Powiem szczerze, nawet zaryzykuję takim stwierdzeniem, że nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak teraz, jak jestem sama. Nie chcę używać słowa samotna, bo tak, dość często jest mylone, ale to są tak totalnie odmienne stany odczuwania, prawda? Tak. Więc może będę określać siebie w takim, takimi słowami, że nie jestem w związku z drugą osobą. Także ja powiem szczerze, że zauważyłam, zaobserwowałam, że to zawsze były u mnie najszczęśliwsze momenty w życiu. I to nie dlatego, że nie lubię ludzi, czy nie kocham, bo wręcz jest odwrotnie. Tak. Ja uwielbiam każdego człowieka, każdą istotę żyjącą i mam mnóstwo miłości, empatii i zainteresowania drugim człowiekiem. Natomiast to nie zmienia faktu, że częścią mojej drogi rozwoju duchowego było zmierzenie się z tym, czy ja sobie dam radę sama, jak ja będę się czuć, jak będę sama, i podarowanie sobie takiego, pozwolenie sobie na takie doświadczenie, że ja będę sama, tak, ja teraz świadomie nie będę wchodzić w żadne związki. Ja zakończę wszystkie związki, których nie chcę. Ja zakończę związki, które mnie spalają, które mnie ciągną w dół, w których się nie rozwijam, w których się nudzę, męczę, które na mnie oddziałują w jakikolwiek niefajny sposób. Bo też warto nadmienić, że jeśli związek jest budujący i czujemy, że kwitniemy, jest wspaniale, to super, to tak, wręcz, prawda, niemądre by było o tym mówimy teraz, uciekanie przed takimi relacjami, prawda, bo to są cudowne relacje i takie warto pielęgnować. Natomiast ja mówię o wszelkich związkach i myślę, że chyba dzisiaj, prawda, tak rozmawiamy o takich związkach, które są trudne, które nas kosztują, które na nas oddziałują i odbierają nam energię, tak jakby z grubsza ujmując. Ja idąc jakby jakąś intuicją, albo też prowadzona może jakąś taką wewnętrzną mądrością, decydowałam w swoim życiu, że chcę być sama, że okej, dam radę i wejdę w świadomie teraz w doświadczenie życia samemu, to były najbardziej rozwojowe momenty w moim życiu i nigdy nie zyskałam tak wielkiej siły wewnętrznej, jak wtedy, kiedy byłam sama i musiałam się z tym światem naszym fizycznym zmierzyć sama. Ale wiesz, co powiedzieć, im to, co mówisz, bardzo ze mną rozumuje, ponieważ ja wiem też z własnych doświadczeń, że właśnie poprzez to, że ja byłam sama, poszłam tak daleko, o wiele szybciej niż inni. Ponieważ, tak mówisz, skupiasz, ta cała twoja uwaga, zamiast się martwić nad tym, że jesteś samotna lub że jesteś sama, to ty kierujesz do wewnątrz i szukasz własnej wiedzy. Ja przynajmniej tak robiłam. Wiedziałam, że dla mnie nie jest ważny związek, dla mnie jest ważna wiedza. Pamiętam, zawsze tak miałam, szukanie wiedzy, tak? Szukanie mądrości to był dla mnie priorytet. I teraz pytanie, co jest dla Ciebie priorytetem, prawda? Co jest dla Ciebie ważne? Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć tak naprawdę,
co ze mną bardziej rezonuje. Czy chcę być dalej w związku i udawać, naprawdę udawać, że jest wszystko w porządku, czy rzeczywiście podążać jednak rzeczywiście drogą, powiedzmy, być sama, to iść tą drogą, ale wtedy robimy milowy, ogromny krok. I to nawet mało sobie kto zdaje sprawę, że ta droga jest o wiele, może wcale nie jest też łatwa, ale ona jest krótsza i idziemy bardzo szybko się podnosimy. Podnosi się nasza świadomość bardzo szybko. I tutaj podobno masz też drogę i ja doskonale to rozumiem. Tak. Mogę potwierdzić, że mam takie same doświadczenie. W momencie, kiedy musiałam się sama konfrontować z rzeczywistością, z tym światem codziennym, z tą codziennością, tak? Bo my mamy taki silny program, który nas kodują nasze mamy, rodziny, tak, społeczeństwo, tak. Media, tak? Że my musimy być silnymi, dużymi rodzinami, musi być mąż, żona, tak, partnerka, że wszystko łatwiej razem i nawet jakoś ekonomia to wspiera i polityka. Jest takie przekonanie, że bez drugiej osoby nie damy rady, prawda? Tak. I wyjście z tego programu, chociaż na chwilę, pozwolenie sobie doświadczyć, jakby sprawdzić, co by było, jakbym z tego wyszedł, a co by było, jak jednak bym był sam albo sama. To wymaga ogromnej odwagi i to wymaga ogromnego przemyślenia i jakiejś takiej też, na pewno też dojrzałości, bo osoby, które dopiero zaczynają się rozwijać, mogą czuć duży lęk przed takimi stanami, prawda? Że jesteśmy sami w życiu i autentycznie nie ma już tego filaru obok, na który się oprzemy, tak? Nie ma tego kogoś, kto nam zawsze uratuje, jak będzie źle. Dość często bycie samemu, to jest taki stan, że ty wiesz, że wszystko jest na tobie. I tutaj już jakby nie możesz oczekiwać, że druga osoba stanie za tobą, cię wesprze, bo nie ma tej drugiej osoby. Takie tradycyjne związki, które obserwuję, które są w naszym społeczeństwie, to jest taka współzależność, tak? Jakby ja daję tobie to, ale ty mi masz dać tamto, prawda? To jest taki układ jakiś taki powiązany. Dość często te związki to jest po prostu układ, prawda? Dokładnie. Ja myślę, że to powiedziałaś, że też bardzo ważne. Układ tu i układ też tam, czyli powiedzmy w astralu, bo wiesz, mamy różne kontrakty ze sobą podpisane, z różnymi osobami, z różnymi istotami. I jak zauważyłaś, tu ta przestrzeń tak naprawdę nie daje nic nam za darmo. Zawsze są układy. Nawet te nieświadome czy świadome, ale to są zawsze układy. I teraz pytanie właśnie, czy chcemy być w układzie, który nas i tak nam nic nie daje, ale jest gdzieś w nas jakaś część, mówi odejdź, ale coś nas trzyma. I teraz pytanie, co nas trzyma? I tutaj też ciekawą rzeczą, którą zauważyłam, ty zrobiłaś to bardzo szybko, odważyłaś się, gdzie ostatnio dużo osób jest takich, którzy przez lata próbowali odejść z jakiegoś związku i nie umieją tego zrobić. Jest to tak trudne, jest to tak silne, że po prostu jakieś poczucie, nie wiem, poczucie zagrożenia, poczucie wewnętrznej niemocy, lęku, strachu, tak, to jest tak silnie zakorzenione, że na zasadzie, wiesz, to działa na zasadzie wzorca rozstania i powroty, tak? Że ludzie się rozstają i wracają, rozstają i wracają. I tak może trwać, nie wiem, przez dziesiątki razy. I to nic nie to nic tak naprawdę nie wnosi, tylko jakąś iluzję, że będzie lepiej. Nic to nie zmienia. Jedynie jakaś nadzieja, która jest zakłamana, że a może jednak się coś zmieni, a później się okazuje przy którymś razie, dziesiątym razie, że nic nie zmieniło. I też trzeba sobie właśnie uświadomić to, że tak naprawdę te nasze wzorce, które właśnie powodują pewne nasze doświadczenia, one są też tymi programami zakotwiczonymi w naszej podświadomości. Bo pamiętajmy, że podświadomość to jest cała nasza baza emocjonalna. I ta baza emocjonalna, która jest zapisana w naszej podświadomości,
ona tak naprawdę steruje, bo my niekiedy w takich momentach mówimy sobie, aha, już mamy to zrobić, już wiemy, że mamy to zrobić i chcemy to zrobić. Okazuje się, że jednak jest coś, co nie pozwala nam to zrobić, czyli się rozstać. I tu bym bardziej weszła właśnie w te nasze, jakie mamy tak naprawdę programy, co tam jest głęboko w tej podświadomości. Bo program kata i ofiary na przykład, czy programy osób DDA, tak, gdzie zawsze były ofiarami, tak, one będą mieć trudniej. One będą mieć zawsze o wiele, wiele trudniej. Szczególnie tam, gdzie był alkohol, tam, gdzie nie było miłości, tam, gdzie nie było wsparcia. Czyli powstaje z automatu to, co powiedziałaś, ta samotność, tak? Bo nie było wsparcia, więc nam kojarzy się z automatu jestem sama, nie ja tylko, że jestem sama i wolna, tylko jestem sama i jestem samotna. To są dwie odrębne rzeczy. To prawda. Wiesz, Basiu, jak tak o tym teraz opowiadałaś, to przyszło mi takie myśli do głowy, że fajnie by było i cudownie by było, każdemu to życzę, znaleźć taką chwilę dla siebie. Ja wiem, że my jesteśmy tak zaganiani na co dzień. Pracujemy wiele godzin dziennie, potem jesteśmy zmęczeni, mamy dzieci, mamy jakieś zobowiązania, mamy też jakieś inne plany. Bardzo ciężko znaleźć taką godzinę dla siebie, pół godziny dla siebie, znaczy 10 minut graniczy z cudem, żeby sobie samemu, sobie samej przeznaczyć na takie skupienie się na sobie, na swoich myślach, na odczuciach, żeby tak ze sobą po prostu, tak mogę tylko rzucić takie hasło, zaprzyjaźnić się ze sobą, prawda? Żeby też w tej codzienności znaleźć dla siebie chwilę na rozmowę taką wewnętrzną, albo przynajmniej na posłuchanie, to nie musi być rozmowa, ale niech to będzie monolog wewnętrzny, jakiś taki coś w tobie, co płynie, jakaś myśl, jakieś głosy, jakieś podpowiedzi, podszepty. Znajdź takie 10 minut dla siebie, posłuchaj siebie chociaż chwilę, swoich potrzeb, swoich marzeń, lęków też, bo jak zaczynamy siebie słuchać, to różne rzeczy wychodzą. Chciałabym powiedzieć, że życzę każdej osobie, żeby miała możliwość takiego świadomego znalezienia takiego czasu dla siebie i żeby w tych wolnych okienkach kiedy jesteśmy sami ze sobą, żeby poobserwować ten swój związek, bo to o nim dzisiaj mówimy, żeby zobaczyć, jaki to jest program, ten mój związek, bo ja mam taką trochę, no może dość odważną teorię, ale mam takie postrzeganie związków, jako, że związek to jest taki jeden wielki program, ja to już powiedziałam, że to taki układ, ale to też jest jakby program, który ma w sobie wiele, wiele innych programów, tak, jakby mikroprogramów. Ty też powiedziałaś, Basiu, że to jest taki pakt, czasami kontrakt, prawda, że my zawiązujemy już dość często przed zejściem tutaj na ten plan ziemski. Mamy już tam wszystko podpisywane i to wiemy, znaczy co. Się, wiesz co, no, wiesz dlaczego to o tym mówię? Ponieważ mało kto sobie zdaje sprawę, że pułapką jest tak naprawdę to, co robimy, czy robią osoby, które biorą ślub, tak? Ponieważ ślub oznacza mam cię na własność, tak, rozumiesz? To jest pakt, to jest umowa. To przecież sami podpisujemy te umowy, nieświadomie, nie zastanawiając się, co my tam podpisujemy. Tu świadomie podpisujemy, tak? Więc mam cię na własność oznacza tak naprawdę wzorzec tej całej iluzji, bo przecież nic tu naprawdę nie należy do nas. Nie mamy tu nikogo i nic na własność. Wszystko, co mamy tutaj, mamy na jakiś krótki, maleńki okres czasu. Doświadczenia. Tylko na okres doświadczenia. A już tym bardziej nie mamy żadnej istoty na własność, że coś może być nasze, bo my podpisujemy z tą osobą ślub, czy bierzemy ślub, tak? Zobacz, jaka to jest pułapka. Ja tutaj też z własnych obserwacji, z własnych doświadczeń zauważyłam, że osoby, które na przykład są ze sobą 10 lat i nie mają ślubu, są bardziej ze sobą, bardziej też zgrane na przykład, bardziej się cenią, bardziej się szanują, niż te osoby, które mają siebie na własność. Zobacz, co się dzieje. Podświadomie, jeśli mamy kogoś na własność, z automatu zaczynamy się niszczyć. Zaczynają się osoby niszczyć. Bo ja mam cię na własność i ty musisz mi się podporządkować. No bo tak to działa, prawda? Jeśli ja mam coś na własność, to coś jest moje. Więc to coś się musi podporządkować. Dlatego te związki się niszczą. One się psychicznie wykańczają, psychicznie się torturują, nie zdawając sobie sprawy, dlaczego się tak dzieje. A wiesz, a to jest wszystko podświadome, więc jeśli podpisujesz tu takie pakty, jak mam cię na własność, to podświadomość po prostu odpowiednio do tego działa.
według programów, jakie ma zapisane. Tak. Myślałam o tym wiele razy w swoim życiu, o tym, jak okropne są te programy, z którymi my idziemy przez życie, że faktycznie nam się jakoś gdzieś wmówiło, że druga osoba to już jest nasza własność, tak? Że my wchodzimy w relację, to ty jesteś już mój, ja jestem twoja. Najczęściej oczywiście dla naszego ego to jest takie najważniejsze postrzeganie, tak? Ja mam ciebie, tak? Bo ja jestem, ja, czyli ego, jestem najważniejszy. Wartościowuje się tak? To nasze ego wtedy, nie? Tak. Mam kogoś ładnego, tak. Czy pięknego, czy bogatego, czy ślicznego. No i tu się właśnie później pokazuje, co z tego wynika, prawda? Mam wrażenie, że to jest taka spirala, która już tylko prowadzi w dół, bo tak. Tam nie może nic dobrego urosnąć z takiego myślenia, z takiego programu, prawda? Mam wrażenie, że co najmniej połowa problemów, które my mamy w relacjach, to wynika z tego, że my źle do tych relacji podchodzimy, do Dokładnie, tych związków. Zgadza że się. My faktycznie myślimy, że... Oczekiwania. Tak, że my mamy prawo mieć oczekiwania co do tej drugiej osoby. Ale i mamy wiesz, prawo co znaczy? Na nią oczekiwanie wpływać. Równa się rozczarowanie. Zawsze, 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 tak, tak, tak. A żeby tego mało było, to jeszcze zobacz, miłość, którą nas wpojono, uczono miłość. Wiesz, tutaj w sesjach jest też bardzo ciekawie, ponieważ trzeba też zrozumieć, że ta miłość ziemska, o której mówimy, jest tak naprawdę odbiciem miłości, odbiciem lustrzanym prawdziwej miłości. Ta nasza ziemska miłość nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością, ponieważ to jest miłość, którą skonstruowali nasi uciemiężyciele. Miłość, którą skonstruował Demiurg, czyli to są istoty, które mówią, przecież kochaj, przecież wiesz, no jak nie kochać, kochaj, ale my jesteśmy istotami miłości, ale nie takiej miłości, słuchaj, nie takiej miłości programowalnej, bo tu jest miłość programowalna, to co nam tutaj wrzucono w ten system, a miłość tak naprawdę ta, która obowiązuje we wszechświecie, to jest miłość bezwarunkowa, tam nie ma warunków, rozumiesz? Tak. To jest, jaka to jest ogromna różnica. A myśmy zbudowali naszą miłość, czy nasze związki na warunkach. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo nawet ostatnio sobie o tym rozmyślałam, że my jesteśmy od małego jakby tak mamy zakodowane, że miłość jest właśnie ja i druga osoba i to takie trzymanie się razem i ty jesteś obok mnie, już jesteś mój, to jest miłość. Nawet rozmyślałam sobie o tym, jak filmy i tak, w ogóle... Jak filmy nas zaprogramowały, nas, prawda? Piosenki, filmy, tak. Prawda? Tam zawsze jest ta druga osoba i jest happy end, jak jest tak. Happy end, czyli mam ciebie już jesteś tak. Mój zaklepany, tak, prawda? Tak. Zobacz, jaki to jest potężny kod. Naprawdę. Powiem ci, że przeanalizowałam sobie te jakby tak wszystkie filmy, które na temat miłości obejrzałam, każdy z nich utwierdza nas tylko w takim wzorcu właśnie miłości warunkowej, prawda? Tam wszędzie jakby to też nie bez przyczyny Hollywood nam takie filmy wypuszcza. Oczywiście. I nie tylko Hollywood, tak wszelkie masowe produkcje, to jest czyste wzmacnianie tego naszego przekonania, prawda? Tej takiej sztucznej potrzeby, że my potrzebujemy tej drugiej osoby, bo bez tej osoby to my nie damy rady, bo przecież widzimy, że ten bohater jest smutny, nieszczęśliwy i płacze, prawda? Tak, i dopiero jak tak. I na sam końcu, w ostatnich po półtorej godziny filmu widzimy na końcu, tak? Jest bliskość, jest radość, jest druga osoba i happy end, tak? Ale to wszystko jest miłość warunkowa, tak? To tak jak mówisz, powiem ci, że mam poczucie, że ludzkość została zablokowana mocno na tym polu, że bardzo to jest niewygodne, żeby mówić o miłości bezwarunkowej. To jest tak zamykane i blokowane i tu nie ma w ogóle edukacji na tym polu, nie, prawda? Nie uczy się nigdzie, nie. Na żadnym etapie życia, nikogo się nie uczy, dzieci, maluszki, nikt jakby... Jeśli dzieci nie mają dorosłych, którzy są świadomie obudzeni i wiedzą, co to jest miłość bezwarunkowa, to... Jeśli mają takich rodziców, to będą kodowane w trybie, w programie miłości warunkowej, gdzie znowu wejdą w te wszystkie dość często toksyczne relacje, tak? Takie powiązania, uzależnienia. Tak. Będą żyć w lęku i w poczuciu takim, że ja jestem wart tylko jak mam kogoś fajnego obok siebie. Jeśli on mnie kocha, jak on mnie nie kocha, to już jestem mniej wart. A sam to sobie nie dam rady na pewno, sama nie dam rady, tak? Muszę mieć kogoś, a co ludzie powiedzą, tak? Jakby tak. Tych wzorców, tych myśl o kształtów jest mnóstwo po prostu, prawda? Jakby taka nasza rzeczywistość społeczna, którą nam uciemiężyciele, no tak? Tak jak to nazwałaś, naszej planety nam zgotowali, to jest takie
trwanie, takie kazanie nam trwać w tym micie, prawda? Że miłość ma być warunkowa i ty jak będziesz dobra, to na nią zasłużysz, jak nie będziesz dobra, to czasem to oznacza posłuszna, to na nią nie zasłużysz, tak? Dokładnie, dokładnie. Wiesz, tu jest też jedno ważne, trzeba aspekt zaznaczyć, ponieważ my jako istoty przecież wielowymiarowe, my posiadamy w sobie każdą energię, i męską, i żeńską. Tu, schodząc na tą, w tej przestrzeni, czy na tą przestrzeń, okazuje się, że stworzono tą pułapkę na poziomie energii męskiej i żeńskiej. Czyli taką by tą całość, jaką jesteśmy, rozczłonkowano na pół, zrobiono na pół. I teraz poprzez to, co sprytnie zakotwiczono tu, powiedzmy, doświadczenie na poziomie energii męskiej i żeńskiej, według mnie służy tylko i wyłącznie do nasycenia energii. Czyli, wiesz, z reguły każdy z nas jest inny i to, co zrobiono, to, co zmanipulowano tą energię, czyli nas, tak prawdziwych istot, które posiadają w sobie wszystko, bo my jesteśmy całością. Kompletną tak? całością, oczywiście. Jesteśmy i energią męską, i żeńską. I teraz nam tutaj wmówiono, że my tu przychodzimy szukać drugiej połówki, że są gdzieś tam te połówki, prawda? I szukamy tej połówki, tej, której będziemy kochać nad życie, tak? Bo gdzie jest ta druga połówka? Zauważ, jaka to jest pułapka. I ludzie weszli też w to, dali się w to nabrać, że szukają wiecznie drugiej połówki. Bo ona zaspokoi nasze potrzeby, ona nam pomoże, zapominając, że tak naprawdę ona będzie znowu naszym odbiciem, ona nam pokaże nasze braki. Tego ludzie nie biorą pod uwagę, że związki nie są po to, żeby tak naprawdę tu służyć do tego, żebyśmy się wzajemnie uzupełniać szanowali. Uzupełniać też kogoś, tak? Tak, tylko zawsze ta druga osoba nam pokaże nasze braki. To, czego my chcemy, a nie dostajemy. Czy dlatego tak się dzieje, prawda? Więc to zobacz, jakie to jest uwikłanie. Czyli zmanipulowanie kompletnej energii, stworzono z niej dwie połówki i ona się szuka nie wiadomo czego, szuka zaspokojenia, tak? Szuka miłości, gdzie wiadomo, ta miłość to nie jest ta miłość, bo to wiadomo, to nie o taką miłość chodzi. A jeśli jeszcze ktoś ma nieoczyszczone, powiedzmy, serce, przestrzeń serca, czy w ogóle górne czakry i kreuje, tworzy miłość tylko na dolnych czakrach, czy powiedzmy popędu seksualnego, no to w tym momencie o jakim my związku mówimy? To w ogóle nie jest związek, tylko tu jest zaspokajanie popędów, tak? Pragnień, żądzy i tak dalej. Tu to jest też ważną rzeczą, żeby zrozumieć, że musimy ewoluować świadomością, żeby związki były udane, czyli ten związek musi być z przestrzeni serca, ale żeby był z przestrzeni serca, to wszystkie dolne czakry muszą być oczyszczone. Te czakry, o których mówimy, tak? Już nie mówimy, że to są nakładki, to już to zostawmy. Ale powiedzmy, że wszystko to, co nami kieruje tu w tej przestrzeni, to, co nazwaliśmy czakrami, to jeśli to nie jest pooczyszczane, czyli jeśli nie zrobiony jest z tym porządek, no to nigdy nie znajdziemy połówki, której chcemy. Która będzie czekała i będziemy czekali, żeby nam zaspokajała nas, nie będzie równowagi takiej naprawdę i emocjonalnej, i równowagi wewnętrznej. Tego balansu nie znajdziemy, tylko będziemy wiecznie szukać, tak? I tutaj też tak. Właśnie, dlaczego też z Tobą chciałam to nagrać? Ponieważ ostatnio dużo jest takich przypadków, gdzie widzę, że właśnie ta iluzja związków po prostu się rozsypuje jak domek z kart. Po prostu te związki się rozsypują i teraz jedne osoby, które są silne, odważne, idą do przodu i widzą w tym same plusy, tak, że są wolni, że mogą robić co, nie wiem, dostają skrzydeł, tak, są niezależne, to daje im siłę, pomimo to, że wiadomo, że wiedzą, to nie jest tak łatwe, jak mówimy, tak, wiedzą, że przecież są różne pułapki teraz szczególnie teraz w tym systemie, ale są też takie osoby, które są tak zakotwiczone w tych starych związkach, że po prostu ze łzami w oczach odchodzą i nie wiedzą, co dalej ze sobą robić. To jest tak ciężkie. Tak, tak. Myślę, że coraz więcej będzie tego typu czyszczenia relacji, prawda? I też rzeczywistość będzie nas coraz bardziej zmuszać do takiej pracy wewnętrznej, bo świat się zrobił dość taki
energetycznie agresywny, ja bym powiedziała, tak? Że my jesteśmy pokazuje nam, testowani mocno. Bardzo nam pokazuje, prawda? Nasze, tak. Nasze niedobory, pokazuje nam nasze lęki, przede wszystkim lęki, które posiadamy, tak? Tak. Ja nawet, tak jak wspomniałam, że życzę każdej żyjącej osobie, żeby miała taką chwilę ze sobą, regularnie spędzaną, żeby znalazła gdzieś tam czas na takie spędzanie czasu ze swoimi myślami, ze swoimi potrzebami. Fajnie by było, żebyśmy umieli wyłapać te lęki, żebyśmy w ogóle najpierw je zauważyli, że one są, żebyśmy w ogóle tak na starcie tego rozwoju duchowego, uświadamiania sobie, tak, jakby, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy i co chcemy, i że chcemy jakoś lepiej żyć niż w taki sposób, jaki nam oferuje świat zewnętrzny, tak, dość nieciekawy, pełen ograniczeń i przymusów niefajny energetycznie. Tak myślę, że fajnie by było dać takie też drogowskazy osobom, które już się budzą i które są w relacjach, a nie są szczęśliwe, prawda? Że tkwią w powiązaniach, uwiązaniach, uwikłaniach, w zależności i nie wiedzą, jak się z tego wydostać. Ale widzisz, to się dzieje teraz, to co powiedziałaś, taki dysonans, czyli jest niesamowita różnica między osobami, które się budzą, a te, które się nie budzą. I teraz problem polega na tym, że te, które się budzą, dalej chcą być z tymi, które się nie budzą. Rozumiesz? Prawda? Tak. I one chcą ratować te związki za wszelką cenę. One chcą ratować, budzić te istoty za wszelką cenę, gdzie oczywiście to jest niemożliwe, bo ta osoba nie dała zgody na to. Ona nie ma wcale ochoty na budzenie. Tak. Tego nie mogą ludzie zrozumieć. Czyli jak ja się budzę, to ja się budzę. Ja nie muszę za sobą ciągnąć całego świata, żeby się obudził, prawda? A my chcemy ciągnąć partnerów, my chcemy ciągnąć za sobą swoje dzieci, my chcemy ciągnąć i mówić tym wszystkim istotom, no chodźcie za mną, ale to tak się nie da. To musi być gotowość, ale gotowość nie tylko tu, jako ciała, tylko gotowość mentalna, gotowość podświadoma, gotowość samego wyższego ja, bo to wsparcie też pochodzi z wyższego ja. Jeśli nie ma tego gotowości z wyższych wymiarów, to nie przyjdzie to obudzenie, bo to nie ten czas, nie ten moment. Tak, to jest takie zmuszanie drugiej osoby, tak, żeby była jakaś, to znowu jest warunkowanie, to znowu są oczekiwania, tak, że nawet takie pozornie dobre, tak, że ja już się obudziłam, ja już dużo rozumiem, ja już chcę fajnie żyć i świadomie, ale widzę, że ty jesteś nadal nieobudzony i te budzenie na siłę to nie jest dobre, to nie jest miłość, to nie jest dobry kierunek. I myślę sobie też, Basiu, przyszedł mi taki wgląd, że trochę już się na to skończył czas, wiesz, na te takie nadal na siłę budzenie, wybudzanie, wiesz, że mam takie poczucie i obserwacje i też wglądy zewnętrzne, które słyszałam i też swoje, że te czasy właśnie pandemii i tego wszystkiego, co się teraz dzieje, ta niestabilność taka i globalna, tak, na różnych polach, ale też to, co się dzieje z samą Matką Ziemią, czyli że wibracje, jej wibracje się podnoszą i też bardzo duże zmiany energetyczne są w jej obrębie. Czas przyspiesza, tak? Jest strasznie bardzo dużo takich procesów, które my w ogóle nie widzimy, ale one są, tak? Jakby przede wszystkim warto podkreślić, że dzieje się wiele rzeczy, których nie widać, ale są. I jakby, że istnieją rzeczy, których nie widać, ale one są. Chciałam powiedzieć, że był taki okres faktycznie, że ewidentnie było widać, tak? Jakby mogliśmy powiedzieć, że okej, ja już wiem, o co w tej grze zwanej życiem chodzi i już rozumiem, że jestem tutaj pionkiem, ale nie muszę być pionkiem, mogę się z tego jakoś tak wycofać, zejść z tej szachownicy, tak? I mogę sobie obserwować te rozgrywki, nie muszę brać w nich udziału. Mogę sobie wyjść poza nie i być tylko obserwatorem tego spektaklu, tej rozgrywki. Ale widzieliśmy, że nasi bliscy wcale nie są na tym samym poziomie, że oni tam grają, oni biorą emocjonalny udział w tej grze. Tak. I był czas na to, żeby ich faktycznie wziąć ze sobą. Mam taki wgląd, że to nie będzie już, jeśli to jeszcze jest możliwe, to super, ale to nie będzie możliwe ciągnąć tych ludzi na siłę. Wydaje mi się, że ludzie już jakby w dużej mierze zadecydowali i to są takie decyzje na poziomie nieuświadomionym, prawda? Tak.
I to jest właśnie to, co u mnie się stało w moim związku, bo tak chciałam wrócić do tematu związków, że u mnie to ten okres ostatni, kiedy ja zakończyłam 13-letnią relację, piękną, wartościową i niesamowicie wzbogacającą, zostawiłam mężczyznę, który jest wspaniały i jestem bardzo szczęśliwa, że on nadal jest w moim życiu, tylko w innej formie. On już jest moim przyjacielem i tak osobą, z którą nas łączą dzieci i przeszłość i jeszcze nadal przyszłość, bo mamy plany i chęci co do wspólnego bycia, ale już w innej formie, nie jako małżeństwo. Więc chciałam powiedzieć, że ten okres bardzo jest odczuwalny, że my musimy podjąć decyzję, że przestać na siłę ciągnąć ludzi, przestać na siłę budzić i stanąć w prawdzie i pozwolić innym też stanąć w ich prawdzie, bo każdy ma swoją prawdę. A ta prawda to jest twój etap gotowości, naprawdę, tak? Dokładnie. Jakby to jest wszystko powiązane i to, co ja, to jest bardzo trudne, to nie jest łatwe, to nie są łatwe decyzje i to nie jest tak, że to jest miłość, która płynie z otwartego pola serca i to jest tylko różowo i jakieś jednorożce tu latają w głowie ludziom. Nie, nie, to jest wielka praca, wielki trud i wielka odpowiedzialność też, ale to jest tak, to jest świadomość, to jest też to, co wybraliśmy, czyli świadome życie, tak? Świadome życie oznacza wychodzenie z iluzji. Dokładnie. Prawda? Ale myślę, że jak się wychodzi też z tej iluzji, mamy duże wsparcie tej naszej intuicji. Ja zawsze też wiem po sobie, jeśli idziemy tą prawdą, to nawet jak ona jest ciężka, niekiedy nam wiatr wieje w oczy, tak? To jest wsparcie tej naszej istoty, to, co ja zawsze nazywam tą wyższą jaźnią, nad świadomością. Bo jak to mówią, no, iść w prawdzie w dzisiejszych czasach, to trzeba mieć naprawdę odwagę. Bo zobacz, ile płaszczyzn jest tutaj w tej trójwymiarowej rzeczywistości nałożona na tą prawdę. Tej prawdy kompletnie nie widać, musimy ją dogrzeć. Tak jak wiesz, robimy dziurę gdzieś w piasku, to musimy właśnie wykopać tą prawdę. To jest wysiłek, prawda? To jest wysiłek, tak. To jest praca, wiesz, bez pracy naprawdę nie zdobędziemy. To, że sobie tam gdzieś, wiesz, i siądziemy, coś wysłuchamy, to jeszcze jest daleko do tego, zanim to w środku poczujemy, bo to my musimy poczuć, to my z tym musimy rezonować, to my tym musimy być, żeby iść tą drogą. Jeśli mamy dalej, wiesz, różne programy, które nas blokują przed tą poznaniem prawdy, bo my sobie stwierdzimy, że będziemy żyć dalej w kłamstwie, ale będziemy słuchać na temat tej prawdy, no to jeszcze daleka droga. Bo prawdą się stajemy, właśnie niekiedy mierząc się z takimi rzeczami, o których mówisz. Czyli mierząc się z własnymi słabościami, z własnymi traumami, z własnymi lękami, z wszystkim tym, gdzie głęboko wszystko jest schowane w podświadomości. Dlatego ja zawsze uważam ludzie, którzy przychodzą do mnie, za ludzi bardzo odważnych, ponieważ mierzenie się z podświadomością i z własnymi programami zawsze napawa nas lękiem. Tam jest lęk, tam jest strach. Co ja tam zobaczę, co ja poczuję, co ja znajdę. Więc wiesz, wejście w ogóle w te przestrzenie i tam robienie też porządku, to jest naprawdę dla ludzi odważnych. Dla ludzi silnych, dla ludzi już, no powiedziałabym, no już wysoko, wysoko wchodzących na szczebel drabiny energetycznej. Przyszło do mnie takie zdanie, że zresztą to zdanie było już bardzo mi bliskie od dawna, że ten lęk to jest przecież przeciwieństwo miłości, tak? Jakby to są dwie totalnie różne energie w naszym życiu, które nami kierują i jeśli w nas jest lęk, to w nas nie może być miejsca, nie ma miejsca na dobrą miłość, tam nie ma miłości, tak? Tam jest, jak jest lęk, to jest miłość warunkowa, to jest oczekiwanie, tak? To jest żądanie, to jest powiązanie, uwiązanie, współzależność. I to jest też cierpienie, bo jeśli oczekujemy, jesteśmy od kogoś zależni, nie możemy się czuć dobrze ze sobą. No jak możemy się czuć dobrze ze sobą, kiedy wiemy, że damy sobie radę pod jakimś warunkiem, tak? Pod warunkiem, że ta osoba będzie, pod warunkiem, że ona da nam pieniądze, tak? Pod warunkiem, że ona nam zabezpieczy byt, pod warunkiem, że to, że tamto, prawda? Tu płyną te warunki, my mamy na co dzień nawet ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile mają oczekiwań co do drugiej osoby, tej, która jest przy nich, prawda? To są rzeczy nieuświadamiane. I fajnie jest poobserwować takie coś faktycznie. Czy ja coś wymagam od tej drugiej osoby?
i co to jest i co by się stało, jakby ta osoba mi tego nie dała, jak ja bym się z tym czuł, prawda? Mhm. Czuła. Mhm. Chciałam jeszcze o tym lęku powiedzieć, że najszczęśliwsza część mojego życia zaczęła się wtedy, kiedy ja świadomie zaczęłam pracować nad lękiem, który we mnie jest, i to był lęk na różnych płaszczyznach i poziomach i w przeróżnych miejscach schowany i też mentalnie i w ciele. Jest to najpiękniejsza rzecz, jaką dla siebie możemy zrobić. Pozbyć się lęku, pracować nad lękiem, bo im więcej wyjmiemy z siebie lęku, tym więcej mam przestrzeni na miłość. Dokładnie. Tą dobrą, prawdziwą, bezwarunkową. I więcej siły w sobie mamy. Tu trzeba też wziąć pod uwagę, że mnóstwo tej naszej siły, którą mieliśmy, stworzono czy zmanipulowano i zrobiono z niej słabość. Czyli te nasze atuty tu w tej przestrzeni, na przykład jeśli byliśmy bezwarunkową miłością, kochaliśmy bezwarunkowo, to tu przyszło nam doświadczać całkiem czegoś odmiennego, czyli na przykład braku miłości. Zawsze to, co zauważyłam, to, co my myślimy, że jest naszą słabością, trzeba zamienić w naszą siłę. To jest bardzo też ważne. Nigdy nie poddawać się, prawda? Bez względu na to, co się dzieje w życiu, jakie są okoliczności, znaleźć ten promyk tej siły wewnętrznej, tej naszej takiej, że wewnętrznej, wewnętrznego takiego wsparcia naszej istoty. I jeśli z tym będziemy się chcieć łączyć, z tym będziemy, poprzez to będziemy chcieć działać, no to nie ma tam w ogóle słowa ani na lęk, ani na samotność. Tam nie ma takich słów. To nie są słowa ze źródła. Nie ma takich słów w ogóle w tej przestrzeni, tak? To są słowa, które zostały, czy uczucia, czy emocje, które zostały zmanipulowane na korzyść tej przestrzeni. Ponieważ to jest, wiesz, przestrzeń, której przyszło nam doświadczać, jest hardkorowa. Nawet sobie sprawę nie zdajemy, w jakie przestrzenie żeśmy zeszli i co tak naprawdę, w co przyszło nam grać. W co żeśmy wdepnęli. Co żeśmy wdepnęli, tak. To prawda. Powiedziałaś, Basiu, i używasz tego słowa i fajnie, że używasz tego słowa siła nasza, prawda, wewnętrzna. Ja mam wrażenie, że wiele, no nie chcę generalizować, czy kobiet, czy ludzi, ale odczuwam i obserwuję, że wiele ludzi na pewno sobie myśli, no tak, 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 siła, fajnie by było mieć tą siłę i mieć siłę być samemu też, jak przyjdzie co do czego. A natomiast skąd wziąć tą siłę, tak? Co to jest ta siła i skąd ją wziąć? Ja mam wrażenie, że u mnie na podstawie mojego życia mogę zaświadczyć, że siła to jest twój kontakt z tobą. Ze sobą. Z sobą samym, z sobą tak? Samym. Że to jest źródło, generalnie to jest jakby źródło tej tak. siły, prawda? Że tak. jak ty masz, można by to matematycznie to zmierzyć albo jakoś... jakimiś miarami, tak? Zmierzyć, zważyć. Ile masz kontaktu ze sobą tyle samym, tak, tyle to tyle masz siły. To tyle ci dane i mieć siłę, żeby wstawać rano i żyć. I mieć i po prostu stawać czoła rzeczywistości. Ja tutaj jeszcze na koniec powiem jedną ważną rzecz, żeby widzowie nasi też zrozumieli, o czym my mówimy. Pamiętajcie, że nasz umysł można porównać do tej mrówki, czyli to jest taka malutkie coś, co mało widzi, mało wie, działa na programach. A jak porównasz mrówkę do słonia, to ten słoń, ja bym nazwała tą naszą wyższą jaźń. Popatrzcie, jaka jest różnica między mrówką a słoniem, tak? To ten słoń, o którym mówimy, to jest ta nasza nadświadomość. Ona wie i widzi więcej. Więc nawet jak powiedzmy, chcemy zakończyć jakiś proces w naszym życiu, a czujemy strach, to ten strach pochodzi po pierwsze nie od nas, bo to nie jest nasz strach, tylko z programów zapisanych. A po drugie, strach nie ma się nic do prawdy, ponieważ strach jest umysłu, a umysł nie wie, on nie zna, on nie ma zasobów na przyszłość, tak? On ma generować strach, to jest zadanie umysłu. I problem jest w ludziach, że myślą, że ten umysł to jest wszystko, co posiadają, uważają go za świętość, bo mają ten umysł, zapominając, że w środku, w sobie mają jeszcze część, która wie i widzi więcej. I właśnie ludzie odważni, którzy mówią dość, ja nie chcę być w takich przestrzeniach lub nie chcę być w tych energiach, powiedzmy już, nie chcę grać już tej roli, jeśli decydują się,
to oni z automatu dostają wsparcie ze swojego wyższego ja. Mm-hmm. To mogę powiedzieć z własnych doświadczeń. Mm-hmm. To prawda. Ja też mam takie silne poczucie, że im bardziej zdystansujemy się do naszego umysłu i sobie uzmysłowimy, że to my nie jesteśmy naszym umysłem, prawda? Tylko tak. Czymś więcej, tą wspaniałą energią, która w środku tego ciała, które sobie obraliśmy, pływa, to tym lepiej dla nas. I to jest początek wszystkiego pięknego, co to może nas czekać. Dziękuję Ci, Weroniko, za przepiękną rozmowę, za przepiękne informacje. Dzięki, Basiu, dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.